Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek CM Storm CRS500. Są to słuchawki kosztujące około 230 zł, przeznaczone dla graczy. Słuchawki wieloplatformowe, ponieważ podłączymy je i do PC-ta, i do PlayStation 3, także do PlayStation 4 oraz do Xboxa 360. Słuchawki te także wyposażone są we własną kartę dźwiękową i podłączane są na USB. Przypomnę Wam jeszcze podstawowe parametry techniczne. Tak więc te słuchawki wyposażone są w 40 mm membrany. Zakres częstotliwości jest taki, powiedzmy, standardowy, od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja w tym modelu wynosi 32 ohmy, czyli też taki parametr często spotykany w słuchawkach dla graczy. Dynamika to około 116 dB i słuchawki wyposażone są w kabel zakończony wtykiem mini jack, jak i USB o długości 3 metrów. Pozostałe dane znajdziecie w recenzji tekstowej na wideotesty.pl, także dane mikrofonu, o którym powiem Wam za chwilkę. Co już widać na pierwszy rzut oka, słuchawki CRS500 są naprawdę duże. Niestety są też dość ciężkie. Same słuchawki ważą około 330 g, natomiast kabel z pilotem to kolejne 100 g. Jak już jesteśmy przy kablach, może pokażę Wam, co jest w zestawie, jak to się podłącza, natomiast same słuchawki opiszę Wam za chwilkę. Tak, moi drodzy, wygląda kabel CRS500. Fragment wychodzący ze słuchawek jest cienki, ale tylko do momentu, jak wchodzi do pilota. Później ten kabelek robi się zdecydowanie grubszy, ponieważ jest w nim prowadzony i wtyk USB, czyli zasilanie, a także wtyk mini jack 3,5 mm. Ten wtyk 3,5 mm mini jack używamy tylko do podłączenia z konsolami. Tutaj w pilocie mamy wbudowaną kartę dźwiękową na USB. Przy okazji trzeba powiedzieć, że karta jest naprawdę niezła i zauważyć należy, że słuchawki grają naprawdę bardzo, bardzo głośno. Trzeba uważać, żeby przypadkiem nie ustawić tutaj za dużej głośności, nie założyć ich na głowę i nie włączyć jakiejś głośnej muzyki. Tak więc wzmacniacz w tej karcie jest naprawdę potężny, a jeśli chodzi o dźwięk, no to jest on troszeczkę lepiej niż przeciętny, ponieważ do słuchania muzyki sprawdza się bardzo dobrze. Basy są wyraźne, mocne, intensywne, natomiast tony średnie i niskie także dobrze słyszalne. No jeśli chodzi o gry, no cóż, te słuchawki powstawały z myślą o graczach, dlatego pozycjonowanie w grach jest na naprawdę niezłym poziomie. Oczywiście mamy tutaj do czynienia ze słuchawkami typowo stereo, tak więc nie ma tutaj jakichś efektów 5.1.7.1. Do samego pilota, zobaczcie. Można by pomarudzić, że jest dość ciężki, ponieważ jest dość ciężki, dość duży, dlatego ma też z tyłu taki klips, żebyśmy mogli go sobie przypiąć na przykład do ubrania lub do jakiegoś elementu, który znajduje się wokół nas, żeby nie czuć jego wagi. Jeśli chodzi o samego pilota, wykonany jest dość porządnie. Jeśli podłączymy ten wtyk, widzimy także kontrolkę od mikrofonu. Tutaj mamy suwaczek wyłączenia tego mikrofonu. Jeśli go przesuniemy, lampka nam gaśnie, wtedy wiemy, że mikrofon jest wyłączony. Teraz mamy tutaj kilka pokrętełek. Z tej strony jest to chat volume, czyli regulacja głośności czatu podczas komunikacji głosowej. Pokrętło jest dość duże i działa fajnie. Natomiast mniejsze pokrętełko z tej strony jest to regulacja głośności, potencjometr od głośności. No moim zdaniem głośność właśnie powinna być po tej stronie, na tym większym pokrętełku, gdyż byłaby łatwiejsza do odnalezienia. Natomiast tutaj mamy ją zupełnie u góry, więc też nie jest jakoś tragicznie. Ale to pokrętełko mogłoby troszeczkę bardziej wystawać, moim zdaniem. Zobaczcie. Regulacja jest co prawda precyzyjna, natomiast mogło to być troszeczkę lepiej zrobione. I tu mamy jeszcze jeden suwaczek, jest to przełącznik trybu PC i trybu konsolowego. Jak wspominałem, podłączamy ten zestaw także do konsoli PlayStation 3 lub 4, a także do Xboxa 360. Do tego służą też dwa dodatkowe kable. Tutaj mamy kabel z wtykiem mini jack, gdzie podłączamy właśnie tego mini jacka, który był na końcówce kabla. Te natomiast kabelki idą do telewizora, a ten kabel jest do Xboxa 360. Podłączamy jedną końcówkę do naszego pada bezprzewodowego, natomiast druga końcówka idzie tutaj, jest specjalny port w tym całym pilocie. To by było na tyle, jeśli chodzi o samego pilota. Nie jest on jakiś rewelacyjny, nie jest też zły, no i ratuje go też także ten klips, ponieważ bez tego po prostu ciążyłby na kablu.
Okej, moi drodzy, pora na test mikrofonu. Ja go sobie tak mniej więcej dopasuję do ust. W tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk z kamery. No i okej, w tej chwili nagrywamy już mikrofonem słuchawek CM Storm CRS500. Mikrofon miałem okazję już sprawdzić wcześniej w trakcie testowania tych słuchawek i powiem wam, że zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Dźwięk jest głośny, jest czysty, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Jakość dźwięku z tego mikrofonu można porównać już z takim całkiem dobrym mikrofonem desktopowym za powiedzmy 80 do 100 zł. Sam taki mikrofon cyfrowy na USB używam i powiem wam, że ten właśnie niepozorny mikrofonik może prawie że z nim konkurować. Dlatego jeśli szukacie słuchawek z naprawdę dobrym mikrofonem, takim ponadprzeciętnym, ponieważ wiemy, że w większości słuchawek dla graczy te mikrofony są dodawane po prostu tak na odczepkę do podstawowych zastosowań, tylko do komunikacji przez Skype'a, do komunikacji w grach. Natomiast nie nadają się na przykład do nagrywania poradników pulpitowych. W przypadku tego mikrofonu jakość dźwięku myślę, że jest na tyle dobra, że można spokojnie go także do takich zastosowań podciągnąć. Okej, mikrofonu posłuchaliśmy, zapraszam na dalszą część recenzji. No i wracając do samych słuchawek. Zobaczmy je sobie dokładniej. Jeśli chodzi o górny pałąk, nie mamy tutaj żadnego logo producenta, nic takiego. Mamy za to naprawdę grubą gąbkę i komfort, jaki zapewnia ten pałąk, jest naprawdę niezły. Po bokach mamy takie elementy z błyszczącego plastiku i mamy też regulację bardzo klasyczną na plastikowej prowadnicy. Regulacja działa dość opornie, trzeba pociągnąć to z dość dużą siłą. Jak już też widzicie, słuchawki wyginają się dość mocno. Nauszniki możemy okręcić zupełnie w ten sposób. W drugą stronę też troszeczkę się odginają, a także są wkładane do środka. Dzięki czemu te słuchaweczki możemy bardzo łatwo złożyć, na przykład do transportu. Jeśli chodzi o zewnętrzne części muszli, to jak widzicie pokryte są taką siateczką, białym tworzywem. Mamy znaczek CM Storma też na błyszczącym plastiku. Z drugiej strony mamy sam błyszczący plastik i we wnętrzu mamy wyściółkę z miękkiego materiału. Pod spodem czujemy przetworniki o układzie półotwartym. Natomiast co do tych gąbek, zobaczcie. No moim zdaniem nie są najlepsze, ponieważ już po niewielkim czasie użytkowania się troszeczkę ubiły. Jeśli chodzi o sam ten materiał, no to powiedzmy, że jest ok, ale też nie jest rewelacyjnie. Czyli generalnie jeśli chodzi o użytkowanie tych słuchawek przez dłuższy czas, no to komfort jest taki sobie. Generalnie są to słuchawki naprawdę o dużym rozstawie. Jeśli je sobie wyregulujemy maksymalnie, to już wam pokażę. Zobaczcie, rozstaw jest aż taki, czyli jest to troszeczkę też przesadzone. Wiem wam, że jak dla mnie to one były nawet troszeczkę za duże, bez regulacji. Ale okej, widzieliśmy same słuchawki, mniej więcej jak wyglądają, jak się składają. I tutaj mamy jeszcze jedną fajną rzecz, czyli mikrofon. I powiem wam, że jest to chyba najmocniejszy element zestawu, ponieważ zobaczcie, mikrofonik mamy bardzo elastyczny, bardzo giętki, możemy go sobie dogiąć, dopasować, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast mikrofon nie rusza nam się zupełnie w tym miejscu. A dlaczego? Ponieważ jeśli go nie używamy, wystarczy go wyjąć i odłożyć, schować. Sam mikrofon jest na mini jacku, wpinanie go jest bardzo łatwe, wystarczy delikatnie dopchnąć i mikrofon działa. I moi drodzy, podsumowanie naszych testów. Jeśli chodzi o słuchawki CM Storm CRS 500, miałem tutaj pewien problem, ponieważ słuchawki te mają tak sporo plusów, jak i sporo minusów. Jeśli chodzi o zalety, to przede wszystkim to, że są wieloplatformowe, możemy je podłączyć także do konsol, mają bardzo dobry mikrofon w dodatku odłączany, mają własną kartę USB, która gra całkiem nieźle, dźwięk z tych słuchawek jest naprawdę przyzwoity. Natomiast minusy, wymiary, waga, średniej jakości obicia nauszników, no i nie do końca udany, przemyślany pilot na kablu. Dlatego myślę, że te słuchawki przede wszystkim polecę osobom, które szukają słuchawek za około 200 zł, przeznaczonych i do PC-ta i do konsoli, a także potrzebują dobrej jakości mikrofonu w takich słuchawkach. No i też jeśli nie macie dobrej karty dźwiękowej w komputerze, bazujecie na układzie zintegrowanym Realtek'a, wtedy taka karta dźwiękowa na pewno wam się przyda i pokaże troszeczkę lepszą jakość dźwięku. No i to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę.
Zapraszam także na naszego Facebooka oraz na forum wideotestów. No i oczywiście do pełnej recenzji tekstowej, gdzie znajdziecie wszystkie parametry techniczne, wrażenia z gier i wiele, wiele więcej. Pozdrawiam Was, cześć!